dobry, nazywam się Mateusz Grudzień, jestem pracownikiem firmy Bosch Rexroth Polska. Zaprezentuję Państwu, w jaki sposób połączyć się i sterować serwonapędami Indra Drive ze sterowników PLC firmy Beckhoff. Przejdźmy do oprogramowania IndraWorks. Napęd Indra Drive będziemy łączyć ze sterownikiem Beckhoff poprzez protokół Servo Drive Profile over EtherCAT, w skrócie SOE. Napęd można skonfigurować do pracy z taką komunikacją nadrzędną poprzez wbudowany wyświetlacz lub poprzez oprogramowanie IndraWorks. W pierwszym przypadku na wyświetlaczu napędu przechodzimy do opcji Communication Protocol, klikamy Enter, a gdy nazwa protokołu zacznie migać, zmieniamy ją strzałkami na EtherCAT SOE i potwierdzamy wybór klikając ponownie Enter, tak jak zostało to zaprezentowane na filmie. Aby nowa konfiguracja komunikacji została załadowana na serwonapęd, należy go zrestartować. W drugim przypadku, gdy konfigurację chcemy przeprowadzić z oprogramowania IndraWorks, możemy jego darmową wersję DS pobrać ze strony Bosch Rexroth, do której link znajduje się w opisie do tego filmu. Łączymy przewodem Ethernet bezpośrednio serwonapęd z naszym komputerem. W górnej wstążce wybieramy Scan for Devices, wybieramy kartę sieciową, do której podłączony jest serwonapęd i klikamy Search. Znalezione napędy zostały wyświetlone na liście poniżej. Klikamy Connect. Jesteśmy teraz połączeni z napędem. W drzewku projektu wybieramy Master Communication i zmieniamy ją na EtherCAT SOE. Po tej zmianie należy zrestartować napęd. Ze względu na właściwości protokołu EtherCAT, bezpośrednia parametryzacja serwonapędu przez złącza X24-X25 nie będzie od teraz możliwa. Parametryzację można nadal wykonać poprzez złącze inżynieryjne X26 każdego z napędów, jednak w przypadku łączenia serwonapędów ze sterownikami Beckhoff wygodniejsze będzie użycie interfejsu ADS, aby móc parametryzować każdy podłączony do PLC napęd, będąc jedynie wpiętym do portu inżynieryjnego sterownika. Użycie tego interfejsu zostanie pokazane po skonfigurowaniu projektu w TwinCAT. Za skonfigurowaną w poprzednim kroku komunikację EtherCAT odpowiadają w napędzie Indra Drive złącza X24 i X25. Łączymy przewodem ethernetowym złącze X25 z odpowiednim portem EtherCAT w sterowniku Beckhoff. W przypadku przyłączania kolejnych serwonapędów będziemy ich złącza X25 spinać ze złączem X24 napędu poprzedzającego. Aby móc wyszukać w oprogramowaniu TwinCAT napędy firmy Bosch Rexroth, należy pobrać i wgrać plik konfiguracyjny XML. Pliki konfiguracyjne można pobrać z widocznej tu strony, do której link znajduje się w opisie do filmu. Rozpakowujemy pobrane archiwum i plik XML przenosimy do odpowiedniego folderu. W naszym przypadku będzie to plik XML z końcówką SOE. Przechodzimy do miejsca instalacji programu TwinCAT, domyślnie bezpośrednio na dysku C, następnie do folderu 3.1 lub do folderu korespondującego z inną posiadaną wersją TwinCAT, następnie do folderu config, io, EtherCAT. Tutaj kopiujemy plik XML. Jeżeli oprogramowanie TwinCAT było wcześniej uruchomione, należy je zrestartować, aby zmiany zostały wczytane. W oprogramowaniu TwinCAT tworzymy nowy pusty projekt, tworzymy w nim sterownik PLC oraz upewniamy się, iż w górnej wstążce jako target system wybrana jest maszyna, do której bezpośrednio podpięty jest serwonapęd. Przechodzimy do trybu Config Mode, a następnie w drzewku projektu w zakładce I/O klikamy prawym przyciskiem myszy na Devices, Scan. Wyszukane zostaną karty sieciowe, m.in. karta EtherCAT sterownika PLC. Skanujemy również w poszukiwaniu boxów, czyli urządzeń I/O. Potwierdzamy stworzenie nowego tasku NC dla napędu. W tym momencie jako jedno z urządzeń powinien pojawić się w drzewku projektu serwonapęd Indra Drive. W drzewku projektu pojawiły się nam dwie nowe pozycje. W zakładce I/O
możemy między innymi podejrzeć skonfigurowane do przesyłania w obu kierunkach dane oraz w razie potrzeby dodać dodatkowe parametry do przesyłania między napędem a sterownikiem w tym miejscu. W zakładce Motion widzimy NC Task 1, wewnątrz którego znajduje się nasza oś. Klikamy Activate Configuration, aby wgrać tą konfigurację na sterownik i przechodzimy do trybu pracy. W zakładce Settings możemy podpiąć dany task do fizycznej osi z zakładki I/O, co powinno zostać zrobione automatycznie po utworzeniu tasku przy wyszukiwaniu napędu. Dodatkowo w przypadku pisania programu na sterownik, które zaraz omówimy, konieczne będzie również podpięcie referencji do osi z kodu źródłowego programu do tego konkretnego tasku. Można to zrobić w tym miejscu. Możemy teraz połączyć się z serwonapędem poprzez interfejs ADS celem parametryzacji. W programie InDrawWorks DS wybieramy opcję Select Connection, przechodzimy do zakładki Control Unit i wybieramy jako typ Beckhoff TwinCAT ADS oraz podajemy AMSNet ID sterownika. Możemy ID to odczytać z ustawień routera programu TwinCAT w dolnej wstążce systemu Windows, tak jak zostało to zaprezentowane. Po pomyślnym teście połączenia klikamy Search, poniżej widzimy listę podłączonych przez EtherCAT napędów. Łączymy się z wybranym z nich klikając Connect. Używany serwonapęd został wcześniej sparametryzowany. Na karcie w prawym górnym rogu oraz w opisie podlinkowane zostały filmy, które przedstawiają, jak wykonać taką procedurę. Dla celów testowych wystarczające powinno być wgranie domyślnych parametrów poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na oś, a następnie wybranie Load Basic Parameters. Wróćmy teraz do programu TwinCAT. Konieczne jest teraz skopiowanie parametryzacji z napędu do kontrolera w sterowniku PLC. Kopiować będziemy parametryzację encodera oraz prędkości. W tym celu przechodzimy do zakładki Encoder, Sercos, klikamy Calculate, aby pobrać konfigurację z napędu, a następnie Download, aby pobrać ją na sterownik PLC. Takie samo przekazanie konfiguracji wykonujemy w zakładce Drive, Sercos dla ustawień prędkości. Możemy teraz testowo poruszyć osią, przechodząc do zakładki Axis Online. Aby odblokować ruch w obu kierunkach, wybieramy Set, a następnie zaznaczamy All. Możemy teraz jogować naszą osią poprzez widoczne na dole ekranu przyciski. Aby utworzyć własną aplikację do sterowania osią, możemy użyć bibliotek PLC Open. W zakładce PLC Project klikamy dwukrotnie na References, a następnie wybieramy Add Library. Dodajemy bibliotekę TC2MC2, znajdującą się w zakładce Motion PTP. Możemy teraz w pliku z kodem źródłowym używać opcji Input Assistant, aby dodawać bloczki zarządzające osią i jej ruchem. W tym miejscu stworzona została referencja do osi, którą podpinam teraz do tasku odpowiadającego za ruch napędu w zakładce Axis 1 Settings. Aby dodać bloki ruchu, wybieramy Input Assistant, TC2MC2, Pose, Motion, Point to Point Motion. W naszym przykładzie użyjemy bloków MC Move Velocity i MC Stop oraz dodatkowo z zakładki Administrative Axis Functions bloku MC Power do włączenia zasilania osi. Po pojedynczym kliknięciu widzimy na dole skróconą dokumentację danego komponentu. Pełna wersja dostępna jest w pomocy pod kombinacją klawiszy Ctrl F1. Dwukrotne kliknięcie na wybrany blok funkcyjny powoduje wstawienie go w miejsce kursora. Stworzona została prosta aplikacja, która dla osi nazwanej Axis X powoduje włączenie zasilania osi i zezwolenie na ruch w obu kierunkach po wywołaniu pierwszego wejścia cyfrowego.
drugie wejście cyfrowe, spowoduje wpisanie prędkości ze zmiennej RVEL do napędu przy pomocy bloku MC Move Velocity. Trzecie wejście cyfrowe zostało natomiast podpięte do zmiany wartości zmiennej RVEL. Czwarte wejście cyfrowe spowoduje wywołanie bloku MC Stop, który spowoduje zatrzymanie osi. Możemy wgrać teraz aplikację na sterownik poprzez przycisk Activate Configuration. Upewniamy się, iż aplikacja jest w trybie Run. Możemy zalogować się na sterownik, aby widzieć na żywo wartości zmiennych. Sprawdźmy teraz działanie naszej aplikacji w praktyce. Pierwszym wejściem cyfrowym włączam zasilanie osi. Drugim wejściem wpisuję prędkość na oś. Trzecim wejściem zmieniam wartość prędkości w zmiennej RVEL. Drugim wejściem wpisuję nową wartość prędkości na oś. Czwartym wejściem wywołuję zatrzymanie osi poprzez bloczek MC Stop. To już wszystko w tym materiale. Zachęcam do zapoznania się z innymi filmami szkoleniowymi dostępnymi na naszym kanale oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej boschrexroth.pl. Dziękuję za uwagę.